Drugi list do Tesaloniczan, rozdział 3, werset 16, komentarz. A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Ten list, który przedstawił smutny rozwój w łonie chrześcijańskiego wyznania, kończy się w wyjątkowo miły sposób. Słowa końcowe jeszcze raz wskazują w szczególny sposób na Pana, który oprócz faktu, że jest naszym Panem, jest również Panem pokoju. Jeszcze raz apostoł posługuje się wyrażeniem przeciwstawnym, a sam Pan. Co więcej, nie pisze po prostu a Pan, lecz a sam Pan. Pod koniec tego listu mamy do czynienia z samym Panem. Paweł wiele mówił na temat Dnia Pańskiego, który przyniesie sąd dla odstępczego chrześcijaństwa. Jednak my nie znamy Pana jako sędziego, lecz jako Pana pokoju. Nie tylko to. Wiemy również, że Pan jest z nami. Jesteśmy świadomi Jego łaski. Werset 18 mówi o tej łasce. Drugi Tesaloniczan, trzeci rozdział, 18 werset. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Zatem pod koniec tego listu nasz wzrok zostaje trzykrotnie skierowany na Niego, naszego Pana. Spróbujmy wczuć się w położenie Tesaloniczan. Wierzący ci żyli w zupełnie niewyobrażalnych dla nas uciskach i prześladowaniach. Na domiar złego pojawili się wśród nich źli ludzie, którzy niepokoili ich fałszywą nauką. Pomiędzy nimi samymi byli wierzący, którzy przysparzali pozostałym niemało zmartwień i osłabiali moc świadectwa. Czy nie znajdowali się w niebezpieczeństwie ulegnięcia zniechęceniu? Właśnie w tej sytuacji Paweł przywodzi im na pamięć Pana pokoju, tego, który cechuje się pokojem. Pomimo zewnętrznych niepokojów oraz trudności od wewnątrz, pośród burzliwych okoliczności stoi skała odpoczynku i pokoju. Pod koniec pierwszego listu apostoł przypomniał wierzącym o Bogu pokoju, o czym czytamy w rozdziale 5, werset 23, 1 Tesaloniczan. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ponieważ tam, jak już wcześniej zauważyliśmy, była mowa o działaniu Boga. Tutaj jednak w harmonii z charakterem i tematem całego listu mamy do czynienia z Panem pokoju. Przypominamy sobie słowa samego Pana. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Ewangelia Jana 14, rozdział 27, werset. Pokój zostawiam wam, pokój, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Czyż nie jest to słowo w sam raz na nasze czasy? Nawet jeżeli nie żyjemy w ucisku i prześladowaniach jak Tesaloniczanie, to jednak
nie brak rzeczy, które nas niepokoją i przygniatają. Jako Pan pokoju, nasz Pan pragnie udzielić nam swego pokoju. I to we wszystkich okolicznościach. Czy są to problemy przez fałszywe pouczenia, czy przysparzają nam zmartwień bracia i siostry w wierze? Pan chce zawsze i wszędzie dać nam swój pokój. Jego pokój stoi nam do dyspozycji zawsze i we wszystkich okolicznościach. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 33 werset. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na koniec apostoł dodaje: Pan niechaj będzie z wami wszystkimi. Z nami jest nie tylko jego pokój, sam Pan pragnie nam towarzyszyć. On jest przy nas, ale jest także z nami. To, że jest przy nas, stanowi gwarancję Jego obecności. To, że jest z nami, pozwala nam myśleć o tym, że stoi u naszego boku. On był przy uczniach w czasie burzy i pomógł im. Był również przy Tesaloniczanach, aby im pomagać. Jest przy nas i pomaga nam. Co za Pan! Również w liście do Rzymian Paweł wiąże myśl o pokoju z myślą o pomocy, gdy pisze: A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. List do Rzymian, 15 rozdział, 33 werset. A Bóg pokoju niech będzie z wami wszystkimi. Amen. I Filipian 4:9. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie. A Bóg pokoju będzie z wami.